settle down. Where pretty girls are, well, you know that I'm around. 'Cause I'm a wanderer. Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, słuchajcie, kontynuujemy naszą misję. Wracamy na posterunek. Na posterunek policji. Zostaliśmy zwerbowani już do Bractwa Stali, tak przynajmniej mi się wydaje. Ewentualnie właśnie teraz będziemy werbowani już oficjalnie. Are we in luck, sir? Mission accomplished. We have the transmitter. Finally, some good news for a change. Nice work, sir. I didn't do it alone. Aylin, Reese. It's time to welcome our newest recruit to the Brotherhood. He shows a lot of promise, and with the proper guidance, I think he has the potential of becoming one of the best. No i świetnie. Thanks. I promise not to let you down. You don't have to prove anything else to me. Getting that transmitter was enough. So you decided to stay, huh? I expected you to take your payment and run. I got tired of wandering alone. Too bad. I was getting used to the thought of you leaving. Reese, that's enough. Like it or not, you're going to have to learn to work together. And you, you need to understand what it means to be a part of the Brotherhood. We're not soldiers of fortune. We're an army, and we've dedicated our lives to uphold a strict code of ethics. If you intend to stay within our ranks, you need to obey our tenets without question. Don't worry. I've spent time in the military. Perfect. Then there's no need to give you a long lecture, so I'll get right to the point. I only ask for two things from anyone under my command. Honesty and respect. Mm-hmm. You fall in line, you stay in line. I give you an order, and you follow it. It's as simple as that. There's one last order of business I wanted to get out of the way. I'm going to recommend you to be awarded the rank of knight. Now, nothing's official until you speak to Elder Maxson, but I wanted you to be the first to know. Hmm. Thank you. Thanks aren't necessary. Just continue excelling at your duties, soldier. Okay, czyli mamy szansę na awans. Ad victorium means to victory. In our eyes, defeat is unacceptable because we're fighting for the future of mankind. Our rallying cry is more powerful than any weapon you could ever carry. Remember that. Now, I've received orders that we're both to report to the Pridwin. However, if you want to run a few ops for Scribe Halen or Knight Reese first, they could certainly use your assistance. I'll leave the choice up to you. Let me know when you're ready to mount up. Okej. Okay. Słuchajcie, bardzo fajna sprawa, bo awansując tutaj w hierarchii, będę miał dużą szansę na to, aby mieć większy wpływ na to, co się będzie działo, tak? Będę sam decydował, prawdopodobnie. Okej, okay. Musimy się zgłosić do nich. Potrzebuję jakiejś pomocy. Aylin? Reese still giving you the cold shoulder. I wish we can see eye to eye. Reese only sees one thing. Reese. Reese bleeds Brotherhood. It's all he cares about. It's his family. It's his whole life. If anything else comes into the picture and gets in the way, he shoves it aside. I'll just stay out of his way for now. That would be best. Give him time. He'll come around. So? Are you ready to take on your first assignment? Pierwsze zadanie? No dobra. Ready. Great. Let me explain what I need you to do. One of the Brotherhood's most important duties is the recovery and preservation of technology that was lost when the bombs fell. I have a list of locations that contain artifacts we need you to recover in order to have them cataloged and studied by our scribes. Here, this should cover all the information you'll need to find your first artifact. Good luck. And be careful. Okej, okay, czy musimy znaleźć jakiś artefakt? Ciekawa sprawa. Co jeszcze? Coś? Masz do mnie? Czyżby? Bring me that artifact so I can pack it up and get it ready for transfer. Aha, dobra. Zobaczmy, gdzie ten artefakt leży. Zbiornik, coś tam znajduje się w tym miejscu, przedmiot, stacja dotykowa. No dobra. W którym miejscu to się znajduje?
Zbiornik na zamówienie miejsca stacja dotykowa, okej. Czy musimy stąd wyjść po prostu? To jest tak blisko? To jest bardzo blisko. No to bardzo dobrze. Nie muszę gdzieś tam daleko biegać. Duży plus. Must have spent a whole case of ammo holding this site. Suppose that means we missed all the fun. No one's gonna move on this place now that the Pridwin's in town. Dobra, czekajcie, w którym kierunku mam iść? Tutaj, tak? Na południe. No to ruszamy, zobaczymy co tam się będzie. Co tam znajdziemy? Jakiś tam dotykowy panel czy coś takiego. Myślę, że to nie będzie specjalnie trudne. Ale wolę najpierw zrobić te misje poboczne, z kolei nie stricte dla bractwa. Chociaż to też jest dla bractwa, jakby nie było. Ale dla tych tutaj dwóch ludzików. Dzięki temu zyskam ich sympatię i będzie mi troszkę łatwiej w przyszłości, tak? Będę mógł się za mną wstawić. Nie, żeby super mutant tutaj przybył. Skądże? Wydaje wam się, to nie był super mutant. Patrzcie, okrążyli nas. Mocna broń. Kapsel, koktajl Mołotowa. Wiem, że ta broń jest mocniejsza, bo tam już był plus. A tu ma całą próbkę, ale dobra, wystarczy w zupełności to, co teraz mam. Gdzieś tu drugie truchło powinno leżeć. O, jest. Ceramiczna miska. Ceramiki też nam brakuje czasami, ale nie jest z nią aż tak źle. O, jeny. Tu trzeba będzie gdzieś przejść. Nieciekawie. Stąd, dobra, już wiem, okej. Teleportujemy się. O, jaka fajna broń, co to jest? Ha. Jaka ciekawa spluwa, nie? Wygląda jak radio trochę. No zaraz zobaczymy, okej. Teleportujemy się, będzie po prostu szybciej, bo nie widzę sensu, żeby biec przez wodę. Myślałem, że to jest w miarę blisko, ale zapomniałem, że tam dzieli nas woda. No, proszę bardzo, 100 metrów zostało. Od razu lepiej. Tylko mam nadzieję, że nie natknę się na nic złego. Tam te pszczółki latają. Muszki, owocówki. Te bycze takie. Spokojnie, Paweł, spokojnie. Słyszycie? Gdzieś tu musi być wejście. O, fuck! Ładuj broń! Ładuj broń! Postrzelaj w to gówno! O! Shit. Się napromieniowałem troszeczkę. Już? Jeszcze? Co, masz jeszcze coś? Lata coś gdzieś jeszcze? Jezusie, masakra. Do czego ty strzelasz? Fuck! Dobra. Okej. Weźmy sobie do środka. Tu jest jakaś małpka. Ona chyba wybucha, tyle co pamiętam. Wiedziałem, że to jest... Przesuń się.
Nie, tak nie działa. Przesuń się, Nick. Przeszkadzasz tylko. Bardzo trudno, to nie otworzę tego absolutnie. Co my tu mamy? Stacja dotykowa. Jest. Okej. Okay. Szybka misja. Szybko poszło, szybko i łatwo. Znowu teleportacja. No, jeżeli to polega na tym, żeby tylko znaleźć parę artefaktów, to myślę, że tutaj nie ma problemu, to w miarę szybkie misje będą. Aczkolwiek nie lubię, kiedy są takie małe, tacy mali przeciwnicy, jak właśnie te muchy. Te komary. Jak zwał, tak zwał. Małe badziewie, które szybko się porusza i trudno trafić. Oczywiście można z VATS-u skorzystać, ale musiałem sobie ten VATS troszkę rozwinąć. Ja z kolei jestem troszkę jednak bardziej zwolennikiem korzystania z tych tradycyjnych metod. Czyli po prostu tradycyjnie postrzelać, przycelować i strzelić, a nie żeby ktoś za mnie strzelał. Oczywiście te sekwencje, w których jest używany VATS, gdzie jednak nasza postać sama strzela, celuje i tak dalej, to fajnie wygląda, ale to nie wszystko. Scribe Halen. Our scribes are pretty excited about what you may be able to recover. I hope you found the artifact. No tak, no udało się oczywiście. Good. I was hoping you'd bring it back safely. Take this. The scribes are gonna love your find. The Commonwealth won't be running out of tech anytime soon. Let me know if you think you can handle another run. Affirmative. Perfect. Here's the area. O Jezus, że już teraz? Dobra. Super duper market. Znaleźć w tym miejscu przedmiot, czujnik przepływu. Zobaczmy, gdzie jest ten super duper market. Super duper market jest. Czujnik przepływu, Lexington. Super duper market. Do Lexington pójdziemy. Aha. Musimy wyjść najpierw. Jedziemy do super duper marketu. Masakra. Jakie nazwy. Dobra. Nie wiem, skąd będzie szybciej. Chyba stąd, z Lexington. Tylko nie wiem, czy tam jest bezpiecznie. To jest bardzo dobre pytanie. Czy to jest bezpieczne miejsce, czy też nie? W ogóle te braminy to jest masakra, nie wiem, skąd to się wzięło, takie coś. Dwie w jednej. Dwie muczki w jednej, nie? Mhm. Nie, to już właściwie było oczyszczone, ten Lexington, ale okej. Dobra, lecimy. 60 parę metrów. Czyli rzut beretem. No dobrze, poszło. Broń jest jednak mocna. Jak widzicie. Nawet bardzo mocno. Bo w zupełności wystarcza jeden strzał. Dobra, tu coś jeszcze było. Dobra, chyba czysto. To lecimy dalej, 40 parę metrów. Super duper market. Na wyciągnięcie ręki. Zobaczmy, co tu się kryje. No bo to było gdzieś na wierzchu. Najlepiej, żeby to było zaznaczone, w którym miejscu leży, ale to już całkiem. To już całkiem będzie miło. Ciekawe, czy oni wszyscy wstaną. Chyba mam nadzieję, że nie żyją.
Chociaż nigdy nic nie wiadomo. Wiedziałem. O, masakra. Tak zawsze jest. Badziewie to badziewia. Nick, jak tam? Żyjesz? To dobrze. Ja, Jezus Maria, ja pierdzielę! O, skąd to wyszło? Sorry, że krzyczałem, ale... w życiu się tak nie przestraszę. Dobra. Tak na spokojnie, nie słyszę, że ktoś idzie. Nagle ktoś mi tutaj przed twarzą staje, no wiecie co? Ja tu sobie zbieram, o. A tu nagle taki pysk. Przede mną. O Jezus Maria. Cześć. Ktoś jeszcze? Chętny? Poczęstuję was wszystkich. O, okej. Whatever they're aging in here, I think it's gone too long. Welcome to your last stand. Underestimate us again. Okej, kolejny poziom wbity. Coś tu jeszcze chodzi. Pamiętam malowany metaloficzny ochroniarz, no coś tam wściekłe. A mniejsza z tym. Ogniwo fuzyjne, to się może przydać. Dobra. Weźmy sobie kolejny poziom już. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli mogę wziąć sobie poziom naukowca. Mój kochany poziom naukowca, chemik. Nauka. Tak jest. Proszę bardzo. Na to zbieram tak długo. Okej. Okay. To jest czyściutko. Jakieś kamieliny czy co? Oho. Odsuń się. Nick. Uważaj. Sprawdźmy dokładnie tutaj ten teren. Być może coś znajdziemy. No właśnie, rdzeń fuzyjny. To jest to, co się przydaje. Wiśniówka. Właściwie wiśniowa Nuka-Cola. Kto wstaje? A, oni wychodzą. Elegancko. Ktoś jeszcze coś ma do mnie? Kapselek, kapselek, kapselek. Z ołówek. O kurczę, to jest dość duże. Słuchajcie, to jest dość duży kompleks, jakby nie było. Mogłoby coś wybuchnąć i nie byłoby różnicy. Zgadzam się z tobą, Nick. Możemy otworzyć drzwiczki, zobaczmy, co tam się znajduje. Świetnie! Złamam spinkę. Okej. Okay. Nice. Aha, tu jest przejście. Okej, okay, to tutaj byliśmy. Stamtąd przeszedłem, czyli musiałbym iść w tym kierunku raczej. O! Oj. Ostrożnie. Szczotka do włosów, to może nie potrzebuję. Tutaj też pusto. Przejdźmy tędy.
I chyba tam na dół zejdziemy. Bo tam się mamy udać. Ewentualnie jeszcze tutaj tylko zerknę, bo tutaj coś chyba pominąłem, co? Nie. Dobra, czyli lecimy na dół. Zobaczmy, co tam mają. Przeładujmy. Do wspólnoty, a, czyli wyjście już. Dobra. Nie wiem, dlaczego mam tędy akurat wychodzić, nie mogę innym wyjściem. No ale... Ta już chyba nie żyje. Okej, naboje. Granaty, miny. Same przydatne rzeczy. Dobra, otwórzmy to. Świetnie, czyli misja chyba wykonana, co? Jak myślicie? Teraz zerknijmy. Dane. Zgłoś się do skryby. Ok, czyli zadanie wykonane. Teleportujemy się do skryby. Myślę sobie, powiem szczerze, te misje poboczne są warte uwagi, bo wchodzicie do jakiegoś miejsca, gdzie nie dość, że zrobicie dodatkowe zadanie, za coś zarobicie za to zadanie, to jeszcze znajdziecie jakieś tam ważne rzeczy, tak? Chociażby te ogniwa, czy tam te reaktory. Jakieś tam zasilanie, tak, do pancerza wspomaganego, także jak najbardziej warto robić takie zadanie. Czy nawet na własną rękę penetrować, po prostu sprawdzać te tereny. Mhm. Zaraz sprzedamy to. I mam nadzieję, że będzie to koniec zadań dla tej kobity. You got that check yet? Here it is. Good job. Co masz coś jeszcze? Paladynium coś tutaj. Excuse me, Scribe Halen. I hope you brought that artifact back in one piece. Here it is. And still in good shape too. Here's a little something for the trouble. I'm always looking for tech. Let me know if you think you can handle another run. Can't do it right now. Nie, wystarczy. You know where to find me when you're ready. Wystarczy w zupełności, naprawdę. Za dużo tych misji. Ona pewnie dawała mi non-stop. 24 na dobę mogła mi dawać takie misje. Zobaczmy, co on ma. Hey there. All right, out with it. What's your game? I hope I haven't offended you again. Offended? Hardly. I'm just trying to figure you out. You're not the military type. You're a loner. So I can't figure out why you're sticking around. You got what you wanted, so why don't you hit the road? The Brotherhood might be the best chance I'll ever have to find my son. Well, as far as reasons go, that's a pretty good one. Look, I'm gonna cut you some slack because Dance trusts you. But if you step out of line and put any of my brothers or sisters in danger, I'll make sure you regret it. So, ready for your assignment, hero? Ready. Then listen up. Like it or not, one of our most important duties is to keep the Commonwealth clear of the trash. I'm talking about mutants, ghouls, synths. The abominations the damn eggheads caused when they started playing with their toys. This op is simple. I'm gonna send you to a target, and you're gonna terminate everything that calls it home. All the details you need are right here. Don't come back until the job's done. Podoba mi się to zadanie. Idziemy, zabijamy wszystko i wracamy. Zamiast szukać czegoś, to po prostu wchodzimy i robimy rzeź. Także nawet taka misja poboczna, która może być ciekawa. Tak troszeczkę, żeby odpocząć od tych głównych zadań. Czemu by nie? Gdzie mamy iść? College Square. A to właściwie rzut beretem. Nie będę na miejscu. Ja dziwię się, że oni sami jeszcze tego nie wyczyścili. Że oni sami jeszcze nie zrobili tutaj porządku. Ładnie.
Dobrze, nikt z tobą się współpracuje. Tam musimy zejść na dół, ale tu widzę, że jeszcze coś siedzi. No i git. Możemy iść teraz na dół. Na dół? Tak, tutaj? Czekajcie, tu chyba przejście jakieś. Zdziczałe góle. Same góle tutaj są. Dobra, szkoda amunicji. Mamy wyczyścić teren, który jest tutaj. Stację. Czyli schodzimy do stacji i tam będziemy czyścić. Szczerze powiem, chyba w stacji byłoby dobrze założyć własną siedzibę. O Jezus Maria! Okej. Okay. Żartowałem z tą siedzibą. To był głupi pomysł. Pierdzielę to normalnie. Kto to wymyślił? Dobra, idziemy, Nick, idziemy stąd. No. Chyba coś czuję, że ja tego nie wyczyszczę, tylko oni mnie wyczyszczą. Halo. Dzień dobry. Co taka napalona była? Sakra. Strasznie to się rzuca na mnie. Te baby się na mnie strasznie rzucają. Przeszukajmy toaletę. To wygląda, jakby to miało zaraz się rozpaść. Jakby jakiś bydlak miał zaraz przez to przelecieć. Mhm. Czapka kucharska, no sorry, ale coś nie tego jest. Nie potrzebuję czegoś takiego. Zobaczmy drugą. Słyszycie? Siedzi tam. A nie, myślałem, dobra. Słyszałem cię, frajerze. Dobra, lecimy dalej. Jakieś kapsle. Którędy teraz? Przedwojenne pieniądze. Na czasie nie przydadzą. Drzwi bardzo trudne. Także nie otworzę tego, nie ma takiej opcji. Przejdziemy teraz w dół. Zapraszam, panowie. Biegną, idę, słyszę, leci. To ty, Valentine? Już nie wiem, kto idzie. Jeszcze te, co chwilę dźwięki. Dobra, spokojnie. To jest czysta. O, terminal bezpieczeństwa. Otwórzmy. Może wypuścimy roboty, które nam pomogą. Tak, jasne.
Dobra. Ale fajne te, widzę, pociągi, takie nowoczesne. Co to za jeden? Zdziczały tropiciel. Okej, czyli właściwie zrobione zadanie. Jakiś lepszy pistolet. I znowu za dużo. Chodź no tu. Hej. Wymiana. Uzbrojenie, czekaj. Gdzieś tu jest samoróbka, jakiś pistolet. 54, dobra, weź go. Nie, na razie resztę mogę wziąć. Śmiertelniki. Jakieś aluminium, jakieś inne rzeczy. Jakieś taśmy widzę. Loctite. Na razie tego nie potrzebuję. Dobra. Zobaczmy tutaj jeszcze kawałek dalej. Może gdzieś tutaj coś pominąłem. No pewnie, że tak. Patrzcie, tu jeszcze coś jest. Zobaczmy. Tu jest jakieś przejście. Mina kapslowa. Dzień dobry. Do widzenia. Widzę, że tu jest kawał drogi do przejścia jeszcze. To jest naprawdę dość rozległy teren. O, fuck. Nick Valentine. Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Dlaczego cię tu nie ma? Powinieneś mi pomagać, chamie jeden ty. Na razie czysto. No to mogę otworzyć. Świetnie! No, przyszedł i Nick. Obudził się. Akurat teraz. Jak już skończyłem. Tam chyba nic nie ma, to pójdziemy górą. A, w sumie to zrobimy okrążenie. Czy jak powiem, na jedno wyjdzie. Dobrze. Nie było tak źle. Najważniejsze, że misja wykonana. Także możemy ją zdać naszemu przyjacielowi nowemu, który się powoli do nas przekonuje. Tak pozytywnie. A tu się teleportuje akurat, będzie szybciej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze tam po 45 metrów, więc w sumie nie wiem, czy bym nie przebiegł tego szybciej, niż by się to ładowało, ale nie wiadomo, czy nie spotkam szpona śmierci i wiecie, przypadkiem i będzie nieciekawie. Okej. Okay. Nie wiem, to są te fajne zadania. Takie szybkie. Coś tam sobie postrzelamy, coś tam zdobędziemy, coś tam się dowiemy. Ja myślę, że już później od następnego odcinka będziemy jechali już z główną misją. Dla Bractwa, głównymi zadaniami. That location better be cleared out. Affirmative. Looks like I got my surprise for the day. Here. No, trochę kapsli zarobiłem przy okazji. I doświadczenia. If you need time to regroup, take it. I to jest chyba najważniejsze doświadczenie jednak. I'm not ready. I'll be here when you are. Mhm. Dobra. Okej. Okay. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Pa, pa. A już na następnym odcinku myślę, że podziałamy dla Palladyna.